ideałem państwa, którym chcielibyśmy żyć, to jest państwo obywatelskie, państwo służebne w stosunku do obywateli, w którym to obywatele czują się gospodarzami, w którym obywatele decydują o tym, jak realizować swoje działania, jak mogą podejmować różnorodne realizacje swoich pragnień i właśnie jaki jest stan tego społeczeństwa, będziemy się zastanawiać na debacie, która odbędzie się w środę, 26 września o 14:30. Zapraszam na tę debatę, na obserwację jej na portalu prezydent.pl, jak również na portalach społecznościowych. Tematem debaty jest stan społeczeństwa obywatelskiego oraz wyzwania na przyszłość. Dopiero ta debata pozwoli nam powiedzieć, gdzie są bariery, jak społeczeństwo obywatelskie, gdzie jest blokowane, bo czujemy wszyscy, że jest pewnego rodzaju taki zastój. Zrobiliśmy bardzo wiele, wielu fantastycznych działaczy w terenie, ale oni mówią, no nie możemy dalej tego robić, co należy naprawić. I dopiero po tej debacie można będzie przedstawić program, wizję rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.